Cześć! W tym odcinku pokażę Ci, jak skorzystać z menedżera haseł w programie KeePass XC, a także jak skonfigurować, aby móc korzystać z tokenów TOTP. Na końcu tego odcinka pokażę Ci, jak wygląda odczytywanie takich tokenów na KeePass DX w wersji mobilnej na telefonach z Androidem. Oczywiście, można korzystać z zewnętrznych aplikacji do dwuskładnikowego uwierzytelnienia, jak Google Authentication, Authy, Microsoft Authenticator, NotP, Cisco Duo. Ale należy pamiętać, że włączenie ich w niektórych przypadkach nie wymaga podania hasła, co skutkuje nieautoryzowanym otworzeniem aplikacji przez osoby postronne. A co jeśli zgubimy telefon bądź ulegnie on awarii i utracimy wszystkie klucze do uwierzytelnienia? Wersja tak zwanej wszystkie jajka w jednym koszu też ma swoje wady. Ale jeśli zgubimy telefon bądź upadnie i zepsuje nam się, to mamy możliwość otworzenia haseł i tokenów na innym urządzeniu. Nawet jest możliwość otwarcia i kopiowania tokenów przez menedżer w PC-cie bądź laptopie, bez potrzeby sięgania po telefon, który akurat w tym momencie ładuje nam się i jest poza zasięgiem ręki. Lista portali, które obsługują dwuetapowe uwierzytelnienia oraz inne formy zabezpieczeń, takich jak klucze zabezpieczające U2F, na przykład YubiKey, daję Wam link w opisie. Zacznijmy. Instalujemy program KeePass XC, link w opisie. Dokonujemy konfiguracji, mocy szyfrowania oraz główne hasło. Należy pamiętać, że jest to hasło, dzięki któremu będziemy mogli otworzyć nasz menadżer, więc postarajmy się nie zapomnieć tego, gdyż nie będziemy mieć dostępu do innych haseł. Wybieramy miejsce, w którym będziemy dokonywać wpisu. Przykład dodawania tokenów odbywać się będzie przez pocztę e-mail ProtonMail z możliwością dodania weryfikacji dwuskładnikowej. Kiedy już uzupełnimy tytuł, login oraz hasło, polecam nawet stosowanie generowanych losowo haseł, klikając w ikonkę kostki do gry. Podczas generowania hasła możemy wybrać, jakie kryteria ma spełniać hasło. Czy ma posiadać tylko duże litery, czy ma się składać z małych liter, cyfr, a może i nawet znaków specjalnych. Wartość entropii pokazuje, jak skomplikowane i trudne do odgadnięcia jest hasło. Poszukujemy w poczcie ProtonMail możliwości ustawienia uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Tradycyjnie dodanie TOTP odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR. W tym przypadku nie mamy takiej opcji, więc musimy skorzystać z sekretu w formie tekstu. Wiele portali pozwala na dwuetapowe uwierzytelnianie poprzez udostępnienie dwóch metod zapisu sekretu. Jest to zeskanowanie kodu QR bądź przepisanie, skopiowanie tekstu. Po utworzeniu wpisu w KeePass XC klikamy prawym przyciskiem myszy TOTP, ustaw TOTP. Otwiera nam się okno, w którym należy wpisać klucz sekret. Ustawienia tokenu ustawiają się jako domyślne RFC6238. Taką konfigurację zwykle będziesz używać. Innym przypadkiem jest token do Steama, który ma już 5 znaków. Po zatwierdzeniu pokazuje się ikona zegarka, świadcząca o tym, że wpis posiada token TOTP. Zmiany na poczcie potwierdzamy hasłem i nowo wygenerowanym tokenem, aby potwierdzić poprawne skonfigurowanie. Zaleca się zachowanie kodu w przypadku, kiedy generator przestanie działać. W przypadku, kiedy występuje tylko kod QR i nie ma opcji skopiowania klucza sekretu, musimy trochę pokombinować.
Zapisujemy kod QR jako obraz. Szukamy strony, która pozwoli na czytanie kodu QR online. W ciągu znaków słów znajdujemy słowo sekret równa się. Po tym słowie występuje ciąg liter i cyfr, aż do znaku ET. Taką treść kopiujemy i wklejemy w okno Keepass XC. Kiedy skonfigurujemy wpis, to polecam skorzystać ze skrótów klawiszowych, jakim są Ctrl-B, czyli kopiowanie loginu, Ctrl-C, kopiowanie hasła oraz Ctrl-T, kopiowanie tokenu. Pozwoli to w szybki sposób wypełnić pole logowania. Przenoszenie bazy haseł z Keepass odbywa się w starym stylu, czyli poprzez przeniesienie fizycznie plików. Nie ma opcji chmury. Najczęstszym rozwiązaniem jest zgrywanie plików do chmury G-Drive bądź innej chmury, jakim jest Dropbox, Mega itd. A następnie pobieranie je na swój telefon. Jak odczytać tokeny na telefonie z Androidem? Z rozwiązaniem przechodzi nam Keepass DX. Instalujemy aplikację, uruchamiamy aplikację, wczytujemy nasz plik, który pobraliśmy z chmury, czyli na przykład G-Drive'a. Wpisujemy nasze hasło główne. Wyszukujemy interesujący nas wpis. I widzimy po prawej stronie ikonkę kopiowania. Możemy kopiować i login, i hasło oraz generowany co 30 sekund zmiennie nasz token to OTP. Zaletą tej aplikacji jest również możliwość ustawienia autouzupełnienia pól logowania, co pozwoli w szybki sposób wypełniać pola podczas logowania do stron bądź aplikacji. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Trzymajcie się. Hej!